Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie na naszej lekcji o Konstytucji. Ja nazywam się Marcin Matczak, jestem profesorem na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uczę studentów teorii i filozofii prawa. Zajmuję się także prawem konstytucyjnym, a więc tym prawem, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Razem ze mną mam tutaj dwóch gości, moich współpracowników. Ksawery. Aleksander. I razem z Ksawerem i Aleksandrem będziemy dzisiaj rozmawiali o Konstytucji. Mamy nadzieję, że ta nasza rozmowa będzie także Wam przydatna, żeby o Konstytucji, o prawach konstytucyjnych, o Sądzie Konstytucyjnym, czyli Trybunale Konstytucyjnym, w czasie Waszych lekcji, w czasie Waszych rozmów dyskutować. Powiem kilka słów, jak sobie tę lekcję zaplanowaliśmy. Na początku musi być oczywiście krótki wykład, ale on będzie naprawdę bardzo krótki, mam nadzieję, że Was nie zanudzi. Następnie będziemy analizowali pewną przypowieść, która, jak sądzę, bardzo dobrze oddaje to, po co mamy w ogóle w państwie konstytucję, i postaramy się dzięki tej przypowieści, która jest wzięta z mitologii greckiej, zrozumieć, na czym polegają te wszystkie relacje pomiędzy ludźmi, którzy się poddają właśnie rządom konstytucji. A w ostatniej części będziemy rozwiązywali pewien tak zwany kazus, czyli pewien problem prawny, którym najczęściej zajmuje się właśnie Sąd Konstytucyjny, i poproszę moich kolegów, ażeby razem ze mną ten kazus rozwiązali, ale także wy w swoich klasach będziecie mogli ten kazus rozwiązać, a później, co myślę będzie ciekawe, porównamy nasze odpowiedzi. Zaczynajmy w takim razie z wykładem. Czym jest Konstytucja? Kiedy słyszymy słowo konstytucja, najczęściej kojarzymy to z pewnym najwyższej rangi aktem prawnym, który funkcjonuje w naszym państwie i który reguluje nasze życie publiczne. To jest oczywiście prawda. Konstytucja jest najważniejszą ustawą, ustawą tak zwaną zasadniczą, czyli taką, która jest najważniejszą ze wszystkich ustaw i która reguluje nasze życie społeczne, która reguluje to, jak jest skonstruowane państwo, która reguluje to, jak my ze sobą wspólnie funkcjonujemy. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj o Konstytucji porozmawiali trochę na niższym poziomie ogólności, żebyśmy potrafili ją zrozumieć, czym ona tak naprawdę jest w naszym codziennym życiu. I wydaje mi się, że najlepszym sposobem na to, żeby zrozumieć, czym jest Konstytucja, jest porównanie jej do pewnej umowy. Umowy, którą zawierają między sobą obywatele danego państwa i umawiają się, że według pewnych zasad będą żyć. Umowy są obecne w naszym życiu. I nie tylko te poważne, wtedy kiedy kupujemy dom i idziemy do notariusza, albo wtedy kiedy kupujemy samochód, ale bardzo często umawiamy się ze sobą co do różnych rzeczy. I może zacznijmy dyskusję na temat Konstytucji jako umowy od pytania, po co w ogóle potrzebujemy umów, takich bardzo prostych. Wyobraźmy sobie, że na przykład nasz dobry kolega ma urodziny za 2 tygodnie, w sobotę. I ponieważ jest to nasz dobry kolega, no to chcemy zorganizować dla niego imprezę. Samemu taką imprezę jest zorganizować trudno, prawda? Najczęściej robi się to w pewnej paczce, w pewnej grupie osób. Jeżeli mielibyście między sobą podzielić na przykład zadania dotyczące organizacji urodzin dla swojego kolegi, jak byście podzielili te zadania? Jakie w ogóle zadania są potrzebne do zrealizowania, ażeby zorganizować urodziny? No, na pewno trzeba znaleźć miejsce, w którym się odbędzie. Okej. Okay. Lista gości. Jasne, co jeszcze? Muzykę pewnie. Urodziny da się zorganizować bez prezentu? No na pewno nie. Trzeba by było się jakoś dogadać, trzeba by było się jakoś umówić, prawda? Jeżeli nie chcecie tego zrobić sami, chcecie zrobić to na przykład w piątkę i podzielicie te zadania, prawda? I ty zorganizujesz miejsce, ty zorganizujesz muzykę, wasza koleżanka zajmie się prezentem, to będzie jakaś umowa. Czy ta umowa jest dla was ważna? Zdecydowanie. Tak. Co się stanie na przykład, jeżeli ktoś nawali i ktoś nie dotrzyma tej umowy? Na pewno nie poniesie jakichś poważniejszych konsekwencji, ale spotka się z niechęcią. Tak, tak, to mówimy o tej osobie, ale co dla przedsięwzięcia, które sobie razem założyliście, będzie to znaczyło? Albo wszystko upadnie, albo będzie trzeba inaczej podzielić. Jeżeli nie będzie miejsca, jeżeli na przykład ty nawalisz i nie zorganizujesz tego miejsca, ludzie nie będą mieli się gdzie spotkać, prawda? Będzie fatalnie. A jeżeli ty nie załatwisz muzyki, być może warto będzie spotkać się, ale będzie po prostu smutno, prawda? Jeżeli nie będzie prezentu, to będzie afront, nie? Kolega będzie niezadowolony. Ta prosta umowa, bardzo prosta, dotycząca naszego konkretnego życia, już pokazuje, no, że chcielibyśmy na sobie polegać, prawda? Chcielibyśmy mieć pewność, że ten, z kim się dogadujemy, z kim się umawiamy, będzie przestrzegał tego, co umówiliśmy. Bo jeżeli tego nie zrobi, to całe to przedsięwzięcie może upaść.
I z państwem i z konstytucją jest podobnie. Oczywiście na zupełnie innym poziomie, prawda? My jako obywatele spotykamy się i umawiamy się co do czegoś. Na przykład umawiamy się co do tego, że ja będę szanował waszą godność, tak? A wy będziecie szanować moją. Mamy w konstytucji przepis, który mówi o tym, że godność człowieka powinna być chroniona. Na przykład jeżeli jestem państwem, to ja zobowiązuję się, że będę chronił wasze zdrowie. Mamy artykuł 68 w konstytucji, który mówi, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Więc budujemy państwo, tak? Budujemy jakąś wspólnotę na podstawie tej umowy. Tak jak wy chcecie zorganizować przyjęcie urodzinowe dla swojego kolegi, na podstawie malutkiej, ustnej umowy, tak samo państwo dogaduje się co do tego, co będzie robić, na podstawie tej bardzo poważnej umowy, którą nazywamy konstytucją. Nieraz mówimy o niej, że jest ona umową społeczną, jest pewnego rodzaju zobowiązaniami, które wzajemnie w stosunku do siebie mamy. I teraz, jeżeli ktoś nawali w zakresie waszej małej umowy, wasze przedsięwzięcie się nie uda. A co się stanie, jeżeli ktoś nawali, jeżeli ktoś nie będzie przestrzegał konstytucji, czyli nie będzie przestrzegał tej umowy, która organizuje życie całego społeczeństwa? Co się wtedy stanie? Państwo nie może w pewnym sensie, no może, ale jest to bardzo trudne, żeby upadło, ale najprawdopodobniej ten w pewnym sensie to zaufanie. Mhm. Pewno pomiędzy obywatelem a państwem. Oczywiście, no bo pomyślcie o tym, że wracam do tych naszych urodzin, prawda? Macie dobrego kolegę, który rzeczywiście powie, wiecie co, zapomniałem, prawda? I dlatego nie zorganizowałem tej muzyki, nie zorganizowałem tego miejsca. Jaka będzie relacja wasza do tego kolegi? No, trochę, no wybaczymy mu, ale trochę straci. Ale coś pęknie. Już to zaufanie zostanie nadwyrężone. Jeżeli zrobi to kolejny raz, czy trzeci raz, no to wtedy wasze podejście do tej sytuacji będzie, no na pewno raczej negatywne. Pewnie będziecie się przyjaźnić, ale na pewno powiecie, na nim nie można polegać, prawda? Być może nie warto nawet z nim wspólnie czegoś robić, prawda? Dlatego, że no nie chcecie, żeby następna impreza była także porażką. Podobnie jest w państwie. Jeżeli my zobowiązujemy się do siebie, wobec siebie, i zapisujemy w Konstytucji to, że będziemy szanować naszą wolność, będziemy szanować naszą prywatność, będziemy szanować naszą własność, no to wierzymy, że będziemy tej umowy dotrzymywać. I jeżeli ktoś, czy człowiek, czy państwo, czy obywatel, czy państwo narusza tę umowę, no to wtedy dzieje się coś bardzo złego, dlatego że to przedsięwzięcie wspólne, które przyjęliśmy, czyli państwo, może się nie udać, albo może się nie udać w takim kształcie, jakbyśmy chcieli. Co to znaczy, że może się nie udać? To znaczy, że będzie gorszym państwem niż mogłoby być, prawda? Państwem, w którym będzie się ludziom gorzej żyło, tak jak na imprezie, na której nie będzie muzyki, ludziom się będzie gorzej bawiło. Rozumiemy konstytucję w taki sposób, właśnie trochę bardziej przyziemny, jako coś, co reguluje nasze życie i coś, co powoduje, że w tym państwie, w którym jesteśmy, chce nam się lepiej żyć. Porozmawiajmy teraz o tej konstytucji jednak troszeczkę szerzej, na tym właśnie ogólniejszym poziomie. Kiedy słyszycie konstytucja, tak, to z czym ona wam się kojarzy? Z jakimi obszarami, które ona reguluje? Na pewno z trójpodziałem władzy. Co to jest ten trójpodział władzy? Rozdzielenie władzy legislacyjnej, wykonawczej i sądowniczej. A po co jest taki trójpodział władzy? Po co takie rozdzielenie ról na poszczególne podmioty? Żeby najprostsze odpowiedź jest, żeby uniknąć dyktatury. Żeby uniknąć dyktatury, tak? A dlaczego, jeżeli nie będzie trójpodziału władzy, to może być dyktatura? Żeby te trzy działy na siebie nie wpływały, żeby na przykład prezydent nie próbował jakby zagarnąć władzy nad Sejmem bądź Senatem i wpływać na głosowania. No ale jeżeli prezydent jest dobrym człowiekiem i ma dobre intencje i chce coś bardzo dobrego zrobić, to dlaczego nie może zrobić tego, co chce? Dlaczego musi się dogadywać, ustalać? Po co to Bo wszystko? Nigdy nie wiadomo, czy na przykład następny prezydent będzie miał takie same intencje, będzie taki sam dobry. Czyli wyobrażamy sobie to w taki sposób, że jednak nie mamy w pełni zaufania do pojedynczego człowieka i wolimy, żeby pewne ważne decyzje, które podejmujemy, były jakby rozłożone, prawda? To znaczy na przykład, jeżeli parlament decyduje się na uchwalenie ustawy i nakłada nowy podatek, to chcielibyśmy, żeby to nie było ostatnie słowo, prawda? Żeby był ktoś jeszcze, kto na to spojrzy, na przykład władza sądownicza w postaci Trybunału Konstytucyjnego i oceni, czy to jest na pewno zgodne z konstytucją. Albo prezydent, prawda, który może podpisać taką ustawę lub jej nie podpisać. Czy takie podejmowanie wspólne decyzji jest sensowne? Moim zdaniem tak. Tak. I wracam do naszych urodzin, prawda? Jak wam się wydaje, czy podjęcie tak prostej wydawałoby się decyzji, tak? Gdzie zorganizować się, w jaki sposób? Powinno być oddane jednej osobie, czy wolelibyście wspólnie na ten temat podyskutować? Wspólnie. A co daje to, że wspólnie będziecie na ten temat dyskutować? Czy takie urodziny będą lepsze, jeżeli wspólnie o tym pogadacie?
każdy będzie chyba zadowolony w pewnym sensie. Znajdzie się jakiś jakiś złoty środek dla każdego. Możliwe, nie oczywiście niekoniecznie. Czyli po pierwsze będzie sytuacja taka, że ktoś może mieć po prostu lepszy pomysł, który jednej osobie nie wpadnie do głowy, prawda? I to już jest pewna wartość, prawda? Że wymienimy się poglądami i według starego powiedzenia co dwie głowy to nie jedna, prawda? Jeżeli mamy dwie lub trzy osoby, które podejmują jakąś decyzję, to jest szansa, że ona będzie mądrzejsza. Ale jeszcze jest jedna rzecz. Jeżeli na przykład ty zdecydujesz sam o tym, gdzie to ma być i ciebie nikt nie zapyta o zdanie, tak? To jest pierwsza sytuacja. A później druga sytuacja, wspólnie o tym zdecydujecie, to będziecie chciało bardziej pójść na te urodziny, czy bardziej uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, czy mniej uczestniczyć? W której sytuacji będziecie się chciało bardziej uczestniczyć? Bardziej w tej, w którym ja będę miał też duże zaangażowanie. A z czego to wynika? Z tego, że jakby w pewnym sensie chciałbym zobaczyć, jak to wszystko wyjdzie, czy to, na co poświęciłem swój czas, swoją pracę. I to będzie twoje też w jakimś sensie, prawda? Będziesz się czuł bardziej kimś, kto bierze udział. I w trójpodziale władzy jest też dokładnie tak samo, prawda? Mówi się nieraz, że parlament jest wybierany przez większość, prawda? No bo tak zawsze jest. Natomiast pozostaje zawsze jakaś mniejszość, która nie jest w tym momencie reprezentowana w parlamencie. Powiedzmy, do władzy dochodzi partia X, która reprezentuje osoby o poglądach prawicowych, konserwatywnych, takich tradycyjnych, prawda? Wtedy ci, którzy nie są reprezentowani w Sejmie, są ci, którzy mają poglądy bardziej liberalne, bardziej na przykład socjalne, są poza Sejmem. Ale za chwilę może się sytuacja odwrócić, prawda? Ci, którzy są konserwatywni, mogą być poza Sejmem, ci, którzy są liberalni, mogą być w Sejmie. Ci, którzy są poza Sejmem, też chcą mieć swoją reprezentację. Ich reprezentacją jest na przykład często trzecia władza właśnie, sąd konstytucyjny. Jeżeli większość narzuca pewne rozwiązanie, to ta mniejszość może pójść do Trybunału Konstytucyjnego i może jakby w ten sposób dyskutować. Ale przez to, że dyskutuje, nie tylko chodzi o to, że decyzja być może będzie mądrzejsza, ale też jest jakby większa demokratyczność podejmowania decyzji, prawda? Dlatego, że naprawdę wszyscy wtedy podejmujemy decyzję i ci, którzy akurat nie są reprezentowani, mają po prostu poczucie też większej partycypacji, uczestnictwa i czują, że to jest ich państwo, prawda? Nie odsuwają się od tego. To jest także ważne. Jesteśmy wspólnotą, prawda? W tej wspólnocie możemy się różnić, ale no chcielibyśmy podejmować decyzje w jakiś sposób wspólnie. O to chodzi między innymi w Konstytucji. Te kwestie, o których mówicie, czyli ochrona pewnych wartości, równości, wolności, godności, trójpodział władzy, czyli konstrukcja państwa, to są rzeczy, które w Konstytucji są zawarte. Natomiast bardzo ważną rzeczą, o której dzisiaj chcę szczególnie porozmawiać, jest rzecz następująca. Trójpodział władzy, jak powiedzieliśmy, jest po to, żeby nie doszło do dyktatury. Żeby nie doszło do sytuacji, kiedy ktoś ma zbyt duży wpływ na to, co się dzieje w naszym państwie. Rzeczywiście ta sytuacja może być niebezpieczna, dlatego że ludzie są różni, jak powiedzieliście. Niektórzy są dobrzy, ale niektórzy są źli. I teraz to, w jaki sposób Konstytucja utrudnia podjęcie decyzji, która jest po prostu głupia, albo decyzji, która jest niepotrzebna, obrazuje pewna przypowieść, o której powiedziałem na początku, że pewna historia, do której często się wraca wtedy, kiedy mówimy o Konstytucji, mianowicie przygoda Odyseusza z syrenami. Prawda? To jest pewna historia mitologiczna, którą być może pamiętacie. Odyseusz wraca z wojny trojańskiej i przepływa obok wyspy Syren. Pięknych, pół kobiet, pół ryb, które pięknie śpiewają. Pamiętacie tę historię? Bezpiecznie jest płynąć koło wyspy Syren? Nie. Dlaczego? Dlatego, że one swoim śpiewem przyciągają człowieka i on jedyny, tak, i wszystko chce porzucić tylko, żeby do nich dotrzeć. Czyli mamy sytuację taką, że ci żeglarze sobie płyną, słyszą te piękne śpiewy, tracą głowę, prawda, skaczą do wody, płyną do wyspy, statek się rozbija. To jest pewne niebezpieczeństwo. Odyseusz był mądrym gościem? Był, prawda? Coś wymyślił, prawda? I tu się zaczyna nasza metafora, którą teraz chciałbym, żebyśmy przez chwilę omówili, a potem zastanowimy się, w jaki sposób ona oddaje to, jak funkcjonuje Konstytucja, bo ta historia Odyseusza jest, jak mówię, często wykorzystywana jako ilustracja tego, jak funkcjonuje Konstytucja. Co robi Odyseusz? Przywiązuje się do masztu, żeby nie móc ani wyskoczyć, ani mieć kontroli nad statkiem. Czy sam się przywiązuje do masztu? Nie, każe swoim... Samemu jest się trudno po prostu przywiązać. I żeglarze też chyba zatyka uszy woskiem. Dlaczego to robi? Dlaczego zatyka żeby uszy? Żeby oni mogli wiosłować i żeby mogli dopłynąć bezpiecznie. Czyli żeby nie słyszeli tego śpiewu, prawda? I mówi jeszcze coś jednego, Odyseusz. Mówi do nich jeszcze, żeby go nie... A, żeby go nie słuchali i tak. Nie mówili. Jeżeli nie. Będzie kazał się odwiązać. On jest kapitanem tego statku, prawda? Więc on jest osobą, która może wydać taki rozkaz, prawda? Ale mimo wszystko, zanim zbliża się do wyspy Syren, mówi, nawet jeżeli będę wam kazał się odwiązać, macie tego nie robić. I teraz
Ta metafora, ten statek z tymi żeglarzami, z Odyseuszem przywiązanym do masztu i z tą wyspą Syren, z tymi śpiewami, to jest metafora tego, jak funkcjonuje konstytucja. I spróbujmy ją rozebrać na czynniki pierwsze. Prawda? Spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, co, jaką rzecz symbolizuje. Zacznijmy od tego, co symbolizuje statek. Państwo. Okej. Okay. Odyseusz? Którąś władzę pewnie wykonawczą. No jakąś władzę, być może króla, prawda, kogoś, kto jest, kto ma władzę. No kapitan na statku ma bardzo dużą władzę. Właściwie jest trudno się tej władzy sprzeciwić, prawda? On może rozkazywać, on jest kimś, kto może zrobić wszystko. Okej. Okay. Kim są syreny? Albo syreny na chwilę zostawmy, bo to jest najtrudniejsze. Kim są żeglarze? Obywatele. Są obywatelami. W tej metaforze nieraz mówi się także o tym, że oni mogą być sędziami. I zaraz do tego dojdziemy. A teraz najważniejsza rzecz. Co symbolizuje sznur, którym jest przywiązany do masztu Odyseusz? Prawo pewnie. Jakie prawo? Albo konstytucja. Konstytucja. Dlaczego tak jest? Tak? Zastanówmy się przez chwilę. Kiedy Odyseusz podejmuje decyzję o tym, żeby związać się, czyli żeby ograniczyć swoją władzę? Bo on ewidentnie mówi, że to ma ograniczyć jego władzę. Mówi, nawet przywiążcie mnie, czyli nie mogę robić tego, co chcę. I jeżeli będę wam rozkazywał, to macie mnie nie słuchać. Prawda? Kiedy on podejmuje tę decyzję? Kiedy widzi zagrożenie. Tak, ale jeszcze przed nim. Tak? To znaczy jest wtedy w pełni świadom, jest racjonalny, jeszcze nic złego się nie dzieje, prawda? Ale jest na tyle mądry, że wie, że może zdarzyć się moment, w którym zgłupieje, albo w którym będzie chciał zrobić coś niemądrego, prawda? Więc wtedy mówi, żeby ci ludzie się związali, żeby został związany. Dlaczego mówi żeglarzom, że mają mieć zatkane uszy i co to zatkanie uszy symbolizuje? Ponieważ też mogliby być zwiedzeni przez syrenę. No właśnie, więc on chce, żeby oni byli... To symbolizuje bezstronność. Oni mają nie reagować na to, co się dzieje wokół nich, prawda? W szczególności na to, co on im mówi, mają nie reagować, prawda? Oni mają pozostać głusi na te naciski, prawda? Po co to wszystko? Bo jeżeli oni go posłuchają, to statek najprawdopodobniej się rozbije. Czyli państwo nie będzie mogło funkcjonować w sposób właściwy. No i teraz wracamy do tego najważniejszego pytania. To co symbolizują te okropne syreny? Jakieś pokusy władzy totalitarnej albo autorytarnej. Na pewno tak. One mogą symbolizować na przykład głos populistyczny, tak? Jakąś chęć realizacji czegoś, co się wydaje atrakcyjne. Wyobraźmy sobie, że władza na przykład jest zagrożona z jakiegoś powodu. Nie zarządza dobrze krajem, ludzie zaczynają się buntować, prawda? Są ogromne strajki, nie wiem, górników, hutników, kogokolwiek innego. I państwo i władza obawia się, że straci tę właśnie władzę, prawda? I wtedy może wykonać ruch, który w jakimś sensie wcale nie jest dobry dla państwa, prawda? Czyli może ulec pokusie właśnie, albo właśnie pokusie totalitaryzmu tego, żeby przejąć władzę, żeby kontrolować wszystko, albo to, żeby zrobić coś głupiego po prostu, na przykład dać ludziom chleba i igrzysk, prawda? Zrobić coś, co będzie na przykład nieuzasadnione finansowo, ale z jakiegoś powodu to będzie atrakcyjne. Ta metafora pokazuje, że konstytucja jest pomysłem, co do którego my się zgadzamy, kiedy jeszcze się nic złego nie dzieje. Tak się mówi, prawnicy zawsze mówią, że umowy pisze się na złe czasy, a nie na dobre czasy. Czyli na taki moment, kiedy coś złego się zdarzy. Więc konstytucja jest pisana w momencie, kiedy jeszcze tych pokus nie ma, ale my już wiemy, że one mogą nastąpić, prawda? I zwróćcie uwagę, że w tej metaforze to władza sama mówi, ja chcę się związać, prawda? I nie możecie później, kiedy ja krzyczę na was, odwiązywać mnie, prawda? Nie możecie tego, bo dlatego, że to jest zupełnie bez sensu, bo wtedy cały ten projekt padnie, prawda? Cały ten projekt nie będzie miał sensu. I teraz wyobraźmy sobie jednak, i ważna jest też rola tych żeglarzy, prawda? Którzy, tak jak mówię, bardzo są traktowani jako sędziowie często właśnie sądu konstytucyjnego. Oni są po to, żeby pilnować, żeby statek, który płynie po swoim konstytucyjnym kursie, nie zmienił go, prawda? Mimo, że tamten kapitan wrzeszczy, prawda? Że mają skręcać, że mają płynąć tam w kierunku tych skał. Oni mówią, nie, naszą rolą jest to, żeby utrzymać go na kursie. Tak? To jest piękna metafora, która pokazuje wiele tych zależności. Wyobraźmy sobie, że dochodzi do takiej sytuacji rzeczywiście, że na przykład w państwie dzieje się źle, prawda? I władza podejmuje taką decyzję. Czy znacie takie sytuacje z życia, czy z waszej wiedzy historycznej, w której no niestety Odyseusz się odwiązał, albo ktoś odwiązał Odyseusza, prawda? I nastąpiło to, czego się tak bardzo obawialiśmy. To znaczy sytuacja taka, w której ci ludzie, którzy mieli na przykład utrzymywać na kursie ten statek, nie utrzymywali go. Znacie jakieś przykłady takiej historii? Na przykład przejęcie władzy przez Mussoliniego w Włoszech. Albo w Niemczech przez Hitlera.
powiecie coś więcej na ten temat? Jakby, żeby spróbować to objąć tą właśnie metaforą. Na przykład, kiedy Duce doszedł do władzy we Włoszech, był wielki kryzys i Włosi desperacko szukali jakiejś pomocy czy jakiegoś ratunku i uznali, że takim ratunkiem byłby system totalitarny. A jak było w Niemczech na przykład? Działo się dobrze w Niemczech po traktacie wersalskim, po I wojnie światowej? Też nie. Mało powiedziane, działo się bardzo, bardzo źle, prawda? Ludzie nie mieli za co żyć, właściwie była ogromna inflacja, prawda? Rzeczywiście sytuacja była bardzo zła. I co się wtedy zdarzyło? Przychodzi rycerz na białym koni i mówi: dajcie mi wszystko, a ja wam zrobię wszystko. Krainę mlekiem i winem pijącym. Dokładnie tak. I to nie jest tylko proces polityczny. To jest proces także psychiczny, psychologiczny i socjologiczny. Wielki psycholog Erich Fromm pisze o tym, że ludzie mają taką potrzebę, kiedy są zagrożeni, żeby zawierzyć komuś, kto wydaje się silniejszy, większy, żeby jak gdyby zanurzyć się w jakiejś całości i właściwie przestać istnieć jako jednostka, tylko stać się jakby pewnym, uczestniczyć w czymś, prawda? To jest trochę szaleństwo, prawda? I ponieważ my, między innymi, zwróćcie uwagę, że konstytucje i konstytucjonalizm nie bez przyczyny rozwija się po II wojnie światowej. Wtedy, kiedy jesteśmy już po tym strasznym doświadczeniu III Rzeszy, totalitaryzmu, Holokaustu, kiedy wiemy, że ta sytuacja może się powtórzyć. To jest bardzo interesujące. W książce, jednej z najnowszych książek dotyczących konstytucjonalizmu, jeden z filozofów, jeden z konstytucjonalistów amerykańskich pisze, że konstytucje i sądy konstytucyjne są po to, żeby Holokaust się nigdy nie powtórzył. Tak? Właśnie po to, żeby większość nigdy nie zaczęła panować nad mniejszością w taki sposób, że może ją wręcz zabić. Oczywiście teraz w państwach, w których żyjemy współcześnie, jesteśmy daleko pewnie od takiej sytuacji jak totalitaryzm, czy nie daj Boże powtórzenie Holokaustu, ale ta droga wcale nie jest taka krótka. To zresztą pokazała historia Hitlera, prawda? Zaczął rządzić w państwie demokratycznym, w państwie, w którym była konstytucja, prawda? Natomiast skończył w państwie, które legło w gruzach, prawda? Niestety to państwo zmieniło kurs i z przyzwoleniem tak naprawdę obywateli, ze wsparciem obywateli rozbiło się o skałę. To jest idea konstytucji i konstytucja, cały czas w tej naszej dyskusji mówimy o tej roli sędziów sądu konstytucyjnego, czy Trybunału Konstytucyjnego. To są ci, których symbolizują ci żeglarze. Powiedzcie mi taką rzecz. Po co oni są, jeżeli chodzi, co robi sąd konstytucyjny, który w Polsce nazywa się Trybunałem Konstytucyjnym? Jaka jest jego rola w tej całej układance konstytucyjnej? Pilnować, żeby nowe jakieś prawa, ustawy nie łamały tego dokumentu, ustawy zasadniczej. Okej, czyli na przykład w jakiej sytuacji można pójść do Trybunału Konstytucyjnego? Co się musi zdarzyć, żebyśmy my mogli jako obywatele, czy grupa obywateli pójść do Trybunału Konstytucyjnego? Na przykład Sejm może przegłosować ustawę, która według obywateli jest niezgodna z konstytucją. Tak. Macie jakiś przykład w głowie ustawy, która waszym zdaniem mogła być niezgodna z konstytucją? Chociażby ustawa o sądach z ostatnich czasów. Czyli na przykład ustawa, która ogranicza wolność czy niezależność sądownictwa. To jest taka ustawa, która wyciąga sędziom z uszu wosk i mówi: macie słuchać, prawda, polityków i macie robić to, co politycy wam pokazują. I teraz, okej, pojawia się taka ustawa, i my liczymy na to, idziemy do Sądu Konstytucyjnego, który nazywa się Trybunałem, i prosimy, żeby on stwierdził zgodność. On porównuje tak naprawdę to, czego wymaga Konstytucja, z tym, co chce zrobić Sejm. Niektórzy mówią, że Konstytucja jakby wyznacza taką drogę, taką autostradę, którą jedzie państwo, czy właśnie, nie wiem, szlak dla statku. Natomiast Sejm, który działa w relacjach czteroletnich, może chcieć zboczyć z tego kursu. I to jest taka rola sędziów po to, żeby to ocenili. Dlatego, że ich rolą jest to, żeby byli niezależni i żeby racjonalnie, nie wsłuchując się w żadne pokusy, prawda, czy to polityczne, czy to materialne, czy inne, potrafili zdecydować, jak ta sprawa ma być rozstrzygnięta. I teraz chciałbym, żebyśmy przez moment na przykładzie zabawili się w sędziów Sądu Konstytucyjnego. Co roku właściwie organizowany jest tak zwany Tydzień Konstytucyjny, kiedy prawnicy zajmujący się konstytucją idą do szkół i dyskutują o konstytucji, i jednym z elementów lekcji, która wtedy jest prowadzona, jest rozwiązywanie kazusu konstytucyjnego. Dzielimy klasy na panele sędziowskie, zadajemy im zadanie i te panele mają rozstrzygnąć, czy ta dyskusja, czy ten kazus, czy ten problem, z którym mamy do czynienia, jest konstytucyjny, czy niekonstytucyjny. I chciałbym, żebyśmy rozstrzygnęli teraz taki kazus. To jest kazus, który jest kazusem wymyślonym oczywiście, ale on dotyczy, myślę, rzeczy, która dla was jest istotna i mam nadzieję, że będzie ważna. Zacznijmy ten kazus. Przepraszam, ale widziałem, że jak tutaj siedziałeś przed naszym spotkaniem, wyciągnąłeś telefon. Mógłbyś mi gadać na chwilę?
Masz tu swoje wiadomości? Chyba mam, tak. Mogę je sprawdzić? Mogę je przeczytać? Wolałbym nie, ale panu ufam. Ale uważasz, że mógłbym przeczytać twoje prywatne wiadomości z tego telefonu? Bez mojej zgody nie. No właśnie, zróbmy z tego kazus, tak? Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w klasie, prawda? I rzeczywiście macie, każdy z was ma telefon i nagle jest jakiś sejm szkolny, który ustala, że nauczyciel, kiedy zobaczy, że używacie telefonu, może ten telefon zabrać i może sprawdzić wasze prywatne wiadomości, prawda? Wiadomości, które wysyłacie na przykład do kolegi, do koleżanki, do dziewczyny, do chłopaka. Więc ten szkolny sejm podejmuje decyzję, wydaje powiedzmy szkolną ustawę, która oznacza, że każdy nauczyciel, który zobaczył u was telefon, może sprawdzić wasze prywatne wiadomości. Jesteście z tego zadowoleni jako obywatele szkoły? Słabo, prawda? Więc załóżmy, że jest konstytucja szkolna, która chroni prawo do prywatności, wasze prawo do prywatności, prawda? I teraz spróbujcie się zastanowić, w jaki sposób ocenilibyście taką szkolną ustawę, która daje nauczycielowi prawo sprawdzania waszych prywatnych informacji. Czy uznalibyście, że jeżeli jest w konstytucji prawo do prywatności, to czy taka regulacja jest zgodna z tym prawem? Zwróćcie tylko uwagę na jedną rzecz, o której często nie myślicie. Konstytucja nie ustanawia praw absolutnych. To znaczy, to nie jest tak, właściwie tylko godność jest takim prawem. Większość praw, takich jak na przykład nasza wolność, czy równość, czy także prywatność, to są prawa, które mogą być ograniczane. Warunkiem jest to, że to ograniczenie musi być konieczne, to znaczy dla ochrony jakiegoś ważniejszego dobra. Tak można by było to prościej powiedzieć. Na przykład policja, czy policja może sprawdzić w jakimś przypadku wasz telefon? Tak. Czy uważacie, że to jest nieuzasadnione? To zależy. Oczywiście, ale jeżeli jest na przykład podejrzenie przestępstwa, tak? Jeżeli ktoś z was niestety zszedł na złą drogę i na przykład zaangażował się w działania jakieś przestępcze, to wtedy na pewno mamy poczucie, że to, co policja zrobi, to jest trochę coś innego niż to, co robi nauczyciel, prawda? Więc są takie sytuacje, gdzie na przykład sprawdzenie waszych informacji może być uzasadnione. Więc spróbujcie się przez chwilę zastanowić nad takim właśnie kazusem. Jest ustawa szkolna, która pozwala nauczycielowi kontrolować wasze telefony, i macie się zastanowić, czy jest ta ustawa szkolna zgodna ze szkolną konstytucją, która mówi, że wasza prywatność jest chroniona i może być naruszona tylko wtedy, kiedy jest jakieś ważniejsze dobro, które dzięki temu się realizuje. Pomyślcie na ten temat przez chwilę i spróbujcie wydać wyrok. To znaczy powiedzcie, czy ta szkolna ustawa pozwalająca kontrolować telefon jest zgodna z konstytucją, czy też niezgodna z konstytucją. I oczywiście, jak każdy sędzia, musicie do tego podać pewne uzasadnienie. Pomyślcie przez chwilę, około 5 minut, na szczęście sędziowie w Sądzie Konstytucyjnym mają więcej czasu, ale jesteśmy w trakcie nagrywanej lekcji i spróbujcie po tych 5 minutach, po dyskusji wspólnej, przedstawić wyrok i uzasadnienie dla tego wyroku. Czyli dochodzimy do konkluzji następującej. To nie jest tak, że nie wolno w ogóle ograniczyć, prawda? Ale co trzeba podać, jeżeli chce się ograniczyć? Warunki. Pewne warunki. I teraz, jak te warunki powinny być określone? Czy można na przykład powiedzieć, że nauczyciel może sprawdzić telefon pod warunkiem, że ma uzasadnione podejrzenie? Nie, bo kto sprawdzi, czy to są uzasadnione podejrzenia? Konstytucja także o tym mówi. Zawiera tak zwany wymóg precyzyjności sformułowań po to, żeby nie można było podejmować właściwych decyzji. Okej, no więc macie teraz ustawę, która nie podaje tych warunków, w których można to sprawdzić. Nie podaje ich nawet na poziomie bardzo ogólnym, prawda? Tylko mówi, że w każdym przypadku można to zrobić, czyli można sprawdzić ten telefon. Jaki jest wasz wyrok? Że jest to niezgodne z konstytucją. Niezgodne. Dlaczego? Ponieważ ta konstytucja szkolna wyraźnie mówi, że prawo do prywatności jest i może być czasami tylko naruszone, jeżeli jest jakiś wyższy powód, który tak. Wyższy a tutaj ten powód nie został podany. Jeszcze mam jedno pytanie, bo nauczyciel czy szkoła mogą jednak uważać, że ta wasza prywatność nie jest wcale taka bardzo istotna, prawda? Spróbujcie powiedzieć parę słów na ten temat, dlaczego uznajemy, że prywatność jest prawem konstytucyjnym, jest wolnością chronioną konstytucyjnie. Z czego to wynika? Każdy człowiek w pewnym sensie chce mieć tą swoją strefę, w której może się czuć bezpiecznie. No jasne, ale dlaczego? Dlaczego chcemy mieć tę strefę i dlaczego nie chcemy, żeby ktoś ją naruszał? Ponieważ tam mogą być jakieś nasze dane, które gdyby wypłynęły, mogły być używane, żeby, nie wiem, zastraszać nas albo... No, wpłynęłoby to na czyli naszą teraz wolność. Pokazujesz związek tak naprawdę prywatności z innym jeszcze, z inną wartością. Czyli jeżeli ktoś cię zastrasza, to narusza jaką twoją wartość? Na przykład jeżeli ktoś tobą manipuluje, szantażuje cię, to jaką jakie prawo narusza? Bezpieczeństwo. Na pewno, ale także wolność, prawda? Bo ktoś może, to jest przymus, to jest przemoc, prawda? Ty chcesz zrobić rzecz
X, natomiast on mówi, nie, zrobisz Y, dlatego że ja tutaj mam na ciebie hak, prawda? Wiem na przykład z twojej informacji, że zrobiłeś coś złego, albo że, co więcej, to nawet nie musi tak wyglądać, ja z twojej informacji mogę się dowiedzieć, jakie są twoje plany, prawda? I jeżeli dowiem się, jakie są twoje plany, to i jeżeli, nie wiem, chcesz wziąć udział w konkursie, prawda? W którym także mój znajomy chce wziąć udział, prawda? I na przykład masz świetny pomysł, ja mogę ten pomysł ukraść, prawda? Czyli mogę ci uniemożliwić zrealizować twoje plany. Dlatego prywatność jest ważna i dlatego konstytucja ją chroni. Współcześnie bardzo dużo się dyskutuje na temat prywatności, bo jest bardzo dużo zagrożeń, prawda? I po zamachach, które się zdarzyły na początku XXI wieku w Nowym Jorku, po wszystkich tych wydarzeniach związanych z terroryzmem, mamy bardzo duże oczekiwanie, że państwo właśnie przyjedzie na białym koniu i nas uratuje, prawda? Bezpieczeństwo zawsze powoduje chęć ograniczenia wolności i między innymi dlatego prywatność i prawo do prywatności, które jest w Konstytucji, jest bardzo istotne, ponieważ łatwo jest przesadzić. Można powiedzieć, że strach przed terroryzmem jest syreną, która pięknie śpiewa, prawda? W kierunku której chce się pójść. Chce się zabronić wszystkiego, chce się ograniczyć wszystko, prawda? Ale jeżeli to zrobimy, no to wtedy niestety każdy kij ma dwa końce, prawda? Jeżeli państwo zacznie zbierać mnóstwo informacji na nasz temat, to będzie ingerowało w naszą prywatność. Jeżeli będzie mogło to robić zawsze, to będzie mogło ingerować w naszą wolność, będzie ingerowało w nasze bezpieczeństwo. Tak to działa. Konstytucja jest pewną całością. Te wartości są ze sobą połączone. Prywatność jest połączona także z godnością. Jeżeli ktoś się dowie o jakichś intymnych sprawach, może to wykorzystać, ażeby naruszyć waszą godność. To są ważne rzeczy. Podsumowując, dyskutowaliśmy dzisiaj o problemie konstytucji, umowy społecznej, która reguluje życie społeczeństwa i staraliśmy się zrozumieć, po co ona jest. Rozumiemy oczywiście wszyscy, że konstytucja jest ustawą zasadniczą, że reguluje to, jak funkcjonuje państwo, ale staraliśmy się dzisiaj zejść trochę na niższy poziom i odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką rolę konstytucja odgrywa w naszym codziennym życiu. I najpierw dyskutowaliśmy o tym na podstawie pewnej metafory opartej na greckiej mitologii, historii Odyseusza, który chciał się uchronić przed szaleństwem. Wydaje mi się, że dosyć dobrze udało nam się rozpracować tę metaforę i pokazać, które elementy tej metafory odpowiadają kwestiom konstytucyjnym. Później mieliśmy moment, żeby podyskutować także o sądownictwie konstytucyjnym i byliście przed nowym sędziami Sądu Konstytucyjnego i rozstrzygnaliście chyba dosyć łatwy przypadek, ale poszło wam bardzo dobrze. Mam nadzieję, że wam też pójdzie podobnie. Po to jest sąd konstytucyjny, żeby takie sprawy rozstrzygać. Wtedy, kiedy większość chce nielegalnie, niekonstytucyjnie naruszyć waszą prywatność, naruszyć waszą wolność, naruszyć waszą godność, musicie mieć kogoś, do kogo pójdziecie, kto będzie niezależny politycznie i będzie mógł was reprezentować i stwierdzić, że to, co się dzieje, jest niekonstytucyjne. Jeżeli w państwie, tak jak niestety w naszym, niezależność sądownictwa, niezależność sądu konstytucyjnego, niezależność sądów jest zagrożona, to istnieje ryzyko, że statek, którym wspólnie płyniemy, zboczy z kursu. Jeżeli ci sędziowie reprezentowani przez żeglarzy, którzy nie mają być poddawani naciskom politycznym, będą poddawani i nie będą rozstrzygali w waszym imieniu, tylko na przykład w imieniu szkoły albo dyrektora, to nie będzie dobry pomysł. Wtedy ani wy nie będziecie bezpieczni, ani wasza wolność nie będzie zabezpieczona. Warto o tym pamiętać. Będziemy wracać do tych dyskusji i być może w najbliższej przyszłości zorganizujemy jeszcze inne lekcje, w czasie których będziemy dyskutować o innych kazusach. Dwa słowa podsumowania jeszcze od was. Czy ta lekcja, myślisz, była w jakimś sensie przydatna? Tak, moim zdaniem otworzyła troszeczkę moje myślenie na konstytucję. A jeżeli miałbyś tak jednym zdaniem powiedzieć, co wynosisz z tej lekcji, co jest dla ciebie, co nowego być może, czego do tej pory nie dostrzegałeś, zauważyłeś dzięki naszej rozmowie? Jak ważne są moje prawa? Na pewno tak, ale też jak pewnie ważna jest jakby instytucjonalna ich ochrona, bo sam nie jesteś w stanie się przed nimi chronić, prawda? Kiedy brałem twój telefon, myślę, że był taki moment, że czułeś się trochę taki bezsilny, nie? Jestem starszy, jestem tutaj w roli wykładowcy, prawda? Byłeś pewnie zaniepokojony, no oczywiście to była tylko gra, ale gdyby to się potoczyło dalej, no to wtedy na pewno czułbyś się bezsilny. A ty? Nie, mi się bardzo podobała metafora z Odyseuszem, bo pozwoliła mi tak zobrazować całą ideę konstytucji i trójpodziału. Więc bardzo, bardzo fajne. Jasne. Tak. Okej. Bardzo wam serdecznie dziękujemy za to spotkanie. Mam nadzieję, że dla was ta nasza rozmowa także była przydatna. Do zobaczenia.